O balu, o świętej krowie, o bombie, w ogóle o imprezach teraz będziemy rozmawiać z Jackiem Peszko, właścicielem klub spotkań Poczta Główna. Dokładnie. Dzień dobry. Witam, my przed programem przeszliśmy z Jackiem na ty, więc drodzy Państwo, tłumaczę się, że będziemy w ten sposób rozmawiać. Jacku, w jaki sposób chcecie przywołać bal na Zabłociu? Przede wszystkim mają być to ludzie, bo jakby cały czas i wydarzenia, mówiąc kolokwialnie, imprezy, to są we wszystkim ludzie, to jest atmosfera, to jest klimat, więc właśnie chcemy tymi ludźmi przywrócić dawny klimat, a są to artyści, artystki, którzy grali w danych klubach, o których mówimy, są to też osoby, które pracowały za barem w tych lokalach, są tu właśnie też właściciele, właścicielki, menadżerowie tych lokali, ale też ogólnie całej tej naszej, powiedzmy, już historycznej przestrzeni klubowej, której niestety no, w większości już nie ma na naszym, powiedzmy, rynku wydarzeń muzycznych, więc poprzez ludzi, muzykę, wspomnienia, również zdjęcia archiwalne, takim, można powiedzieć, kompaktowym systemem chcemy właśnie wrócić ducha tamtych czasów. Czy barmani również pójdą za bar i będą wydawać drinki tak jak kiedyś? Co do wcześniejszych imprez już to się wydarzyło, bo właśnie zarówno i z Krowy, jak i z Bomby pracujący za barem byli u nas, nie tylko serwując drinki, ale również uśmiech, wspomnienia, bardzo taką fajną, autentyczną atmosferę. Co do balu, też jeszcze staramy się, że tak powiem, zwerbować dane osoby. Natomiast mamy też pełne wsparcie właśnie Magdy, właścicielki, która mówiła, że jak najbardziej możemy działać, próbować i te osoby też za bar u nas postawić. Do cyklu imprezy Tribute 2 wybraliście trzy krakowskie kluby, które już nie istnieją. Przypomnę, Święta Krowa, Bomba i Bal teraz. Dlaczego akurat te? To są tak naprawdę według nas jedne z najbardziej kultowych miejsc, trochę z innych przestrzeni tak naprawdę, bo Krowa to jest miejsce, które się dopiero co zamknęło, bodajże w czerwcu było takie oficjalne przedłużone zamknięcie, więc temat dość gorący, dość bieżący też. Jeżeli chodzi o Bombę, to jest taka, no, można powiedzieć, na mapie imprezowej Krakowa, no, miejsce, które chyba zna każdy, i młody, i starszy, i jeszcze nieco bardziej starszy, artyści, nie artyści, tak naprawdę no, każdy, kto się w Krakowie wychowywał, bądź był też, powiedzmy, przelotem, tą Bombę znał, zahaczał o nią, miał swój performance, schodził też właśnie do piwnicy słynnej Bombowej po tych krętych, pięknych schodach. A jeżeli chodzi o bal, jest to też miejsce chociażby dla nas bardzo blisko naszemu sercu, bo też udało nam się kiedyś tam zorganizować bardzo fajną imprezę całonocną, gdzie na przedpolu balów, właśnie w tej części dziedzińca, zrobiliśmy całą outdoorową strefę muzyczną. W części barowej była taka bardziej chill strefa, więc to jest też dla nas taki ważny argument, ale bal też jest miejscem, gdzie się właśnie spędzało ten wolny czas. Tak naprawdę jedno jeszcze z niewielu, które zostało w tamtych czasach w tej rewitalizowanej części Zabłocia. Miejsce, gdzie przychodziły i zarówno rodziny z dziećmi, jak i też osoby młode. Było to słynne kino plenerowe, balowe, więc też bardzo fajna koncepcja animacji czasu wolnego, gdzie zarówno turyści, mieszkańcy, jak i chociażby studenci mogli naprawdę coś dla siebie znaleźć. Więc taki wspólny mianownik to byli ludzie, animacja czasu wolnego i taka autentyczność. Po prostu tam się przychodziło dla spotkań, dla spędzenia wolnego czasu, niekoniecznie dla lansu i dla obecności, bo tam trzeba po prostu być. A właśnie teraz według ciebie takich klubów właśnie dla lansu jest coraz więcej w Krakowie, a coraz mniej właśnie z tą taką atmosferą unikatową? Nie chciałbym to może jakichś ostrych słów, ani jakieś tutaj też kwestii na ostrzu noża stawiać. Niemniej jako mieszkaniec Krakowa, wieloletni, wychowanek tutaj tego miasta, no tak uważamy. Ja osobiście, plus też moi znajomi, tak, że trochę powolutku zaczyna brakować takich autentycznych miejsc spotkań, takich po prostu miejscówek stricte. Po to, żeby pobyć, tak, dokładnie. Żeby porozmawiać, żeby się spotkać. Tak. Nie jakoś, nie wiem, umawiać strasznie, czy potem tagować, że tutaj jestem. Po prostu przyjść nawet bez telefonu w ręce i spotkać przy stoliku znajomych, czy jakąś dawną bandę, czy jakichś chociażby, nie wiem, też znajomych, z którymi się grało, czy robiło jakieś wspólne, fajne wydarzenia. Są takie jeszcze oczywiście miejscówki, chociażby Betel na właśnie też Placu Szczepańskim, no ale właśnie Bomba, Krowa, bal, rozrywki, całe Wielopole, słynna kamienica, no takich miejsc już nie ma, a one naprawdę po prostu według nas budowały tą taką alternatywną wartość naszego miasta. Czyli właśnie to było waszą motywacją do stworzenia tego cyklu imprez Tribute 2? Tak, dokładnie tak. Powrót do tych pięknych, alternatywnych wspomnień naszego miasta, do tych dźwięków, do tych uśmiechów, no do tego, co było w tych latach 90. i powiedzmy wczesnych 2000. Powiedz mi, czy się udało, bo Święta Krowa i Bomba, te dwie imprezy mamy już za sobą. Tak.
Jak wyszło? No, nieskromnie powiem, ponieważ działo się to u nas w lokalu, więc tutaj trudno tak obiektywnie zdefiniować, ale jeżeli chodzi zarówno o frekwencję, jak i atmosferę, no to piątka z plusem. Tutaj naprawdę bez żadnego gdzieś tam mydlenia i marketingu mogę to tak stwierdzić. Zarówno właśnie klimat, i to nie są tylko nasze opinie, ale również uczestników, uczestniczek. Udało wam się tak jakoś jest, się przemycić. Dokładnie, dokładnie. Krowa miała swój klimat, taki właśnie bardziej piwniczny, bardziej elektroniczny. Bomba miała też swój, czyli takie właśnie bardziej posiadówkowo, rozmowny, ale też bardzo dobrze muzycznie było zagrane. No, chodziło właśnie o to spotkanie, jak cały ten nasz klub spotkań Poczta Główna. Przyjść, pospominać, pośmiać się, może też nawet jakąś lekką łezkę uronić. Nie patrzyłem tak aż ludziom w twarz, natomiast wiem, że emocje były skrajne, ale bardzo pozytywne. No to teraz czas na emocje w balu. Co przygotowaliście? Dokładnie tak. All Night Long z Virtual Gation, czyli naszą serdeczną koleżanką oraz DJ-ką, która też tam w balu rozpoczynała cykl Jesuit Disco. Różnego też rodzaju tam mieszali style i gatunki. To ona właśnie też, można powiedzieć, wzięła ster i tam kreowała całą tą kwestię muzyczną, wieczorną, nocną. Tutaj właśnie wspólnie z Magdą, więc tutaj też będzie całonocne granie w klimatach disco, elektronicznej. Raczej takie lekkie, miłe pląsy i do potańczenia, i do porozmawiania, więc jak najbardziej w stylu balu 100%. No to zapowiada się ciekawy wieczór wobec tego. Dokładnie. Życzę powodzenia. Jacek Peszko był moim Państwa gościem. Jacku, bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenie do studia. Dzięki, że byłeś. Dzięki serdecznie, zapraszamy na pocztę.